Dajcie moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale w sezonie 11. Z tej strony Michael, a już dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nową, odświeżoną wersję poradnika do Iwerna. Także zapraszam do materiału. Co się zmieniło na przestrzeni tego poradnika poprzedniego do Iwernika? Otóż dalej gramy, moi drodzy, metę Munstaffową, czyli składamy sobie typowego Moonstone'a oraz Staffa, ale pomiędzy tymi przedmiotami składamy dodatkowo jeszcze Hemtecha, który opiera się na tym, że niweluje wszystkim przeciwnikom leczenie, także bez błędnego przedłużania zapraszam jeszcze raz do materiału, w którym wyjaśnię wszystkie protipy, wskazówki i tym podobne. Zacznijmy sobie od runek. Runki, moi drodzy, prezentują się następująco. Gramy tutaj przede wszystkim runki oparte na summoner aery. Jest to runka kluczowa opierająca się na tym, że jak zadajemy dodatkowe obrażenia przeciwnikowi, aery to wszystko uatrakcyjnia o dodatkowe obrażenia adaptacyjne. Natomiast jeżeli gramy pod naszą drużynę, naszych kompanów, dając im na przykład shieldy, to wtedy samoner aery uatrakcyjnia to wszystko poprzez dodatkowe punkty shielda, także to jest najbardziej niepowtarzalna i najlepsza runka. Pozostałe runy to są takie soczyście przeznaczone po zgranie supporta w dżungli, czyli gramy rewitalizację, żeby wzmocnić nasze shieldy, mamy transdensa, żeby uatrakcyjnić nasze ability haste, czy chociażby nibu z water walkingiem, aby mieć oczywiście większą mobilność na mapie. Jeżeli zaś chodzi tutaj o clear, prezentuje się on następująco. Tutaj już zbytnio wielkie zmiany od poprzedniego poradnika do teraźniejszego nie ma. Gramy to sobie zaczynając standardowo od wilków, i wszystko zaznaczamy po kolei, tak jak widzieliście to przed chwilą na minimapie. Ivern opiera się na tym, że na swojej pasywce jest tak jakby przyjacielem lasu, dlatego wszystkie kampy zaznacza na takie pewne kółeczko, które jak dochodzi do końca. Tak uwalnia wszystkie istoty, które żeśmy zaznaczyli, przez co Iver zdobywa ich dusze, doświadczenie, złoto i tym podobne sprawy. I przez co właśnie no nie zabija tych stworów, tylko poprzez właśnie to uwolnienie ich dusz zyskuje te buffy. No i to jest właśnie pasywka. Najczęściej jak sami możecie zauważyć w trakcie zaznaczania kampów tracimy manę oraz tracimy cenne zdrowie, także nie warto opierać się na tym, że używamy jakiegokolwiek Q czy E, bo to w ogóle kompletnie nie ma sensu. No i wszystkie kampy sobie niszczymy po kolei, wiadomo w międzyczasie niszczymy sobie red buffa ze smitem, bo to jest akurat też taka uatrakcyjnienie pasywki, że za pomocą oznaczenia danego kampa i ze smajtowania go od razu, kampa od razu zyskujemy na swoją osobowość na swoją korzyść. I w tym przypadku zrobimy to zawsze z Red buffem, żeby przywrócić sobie HP i jednocześnie żebyśmy mogli zaznaczyć Raptory. Dobra, my tu gadu-gadu o pasywie, ale pora na ganka, także na spokojnie sobie spróbujmy przeciwnika wyłapać. Pod tym względem, fakt faktem, spaliliśmy flesza Urgotowi. Może go niestety nie zabijemy, bo, bo niestety nie posiadamy takiej dużej ilości damage'a, ale na pewno Setowi żeśmy pomogli. Dodatkowym aspektem przy pasywce jest to, że nasza postać... Jak ma piąty level, to już dzieli się tak, jakby kampami typu red buff czy blue buff z pozostałymi sojusznikami. Przez to, jak posiadamy faktycznie ten piąty level, możemy się dzielić z naszymi kompanami. Przez co my możemy mieć podwójnego, tak jakby buffa. Czyli może mieć go i mój sojusznik, przepraszam, i jednocześnie ja sam. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o pasyweczkę. I to tyle. Dalej mamy Q. Nie wiem jak to nazwać, nazwałbym tą umiejętność taką jakby poświatą, którą event wypuszcza w dane konkretne miejsce. I w momencie kiedy trafia przeciwnika, niezależnie od tego, czy to są stwory w dżungli, są to potwory na alejach w stylu Midla czy topa, czy chociażby są to bohaterowie, każda postać otrzymuje Ruta. A root jest umiejętnością opierającą się na tym, że zatrzymujemy wroga w danym konkretnym miejscu. No, i w tym momencie, jak zatrzymujemy danego wroga, to on może klikać jakieś tam healy, jakieś tam tym podobne sprawy. No, i miejcie to na uwadze, żeby to wykorzystywać jak najczęściej podczas ganków. No, i wielkim atutem tej umiejętności jest to, że maksujemy ją jako drugą. Również używając Q możemy się do takiego przeciwnika, widzicie, za pomocą takich strzałeczek doskakiwać. Przez co z łatwością możemy również w niego engageować. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą umiejętność. Dalej mamy W. W to jest. Po prostu zwany busz, czyli są to krzaki, które Iwer może wypuszczać w dane miejsce, właśnie w swoim zasięgu. No, wiadomo, krzaki mają to do siebie, że stawiamy zwyczajne krzaki, które tak naprawdę są najzwyczajniejszymi krzakami, to tyle. Jeżeli mam być szczery, to tutaj się w ogóle zdziwiłem, że moi sojusznicy w ogóle nie zapolałowali mnie w takiej akcji. Być może uda nam się to wygrać, być może niekoniecznie. Krzaki mają to do siebie, że Iwer nie stawia w dane konkretne miejsce. I w momencie, kiedy faktycznie jesteśmy w tych krzakach, mamy uatrakcyjnione dodatkowe damage'e, czyli mamy dodatkowe punkty, 38 punktów dodatkowego magic damage'a za pomocą auto-ataków. Także jeżeli faktycznie gankujemy, czy staramy się z kimś tradeować, najlepiej żebyśmy stawiali krzaki pod siebie, bo wtedy automatycznie zyskujemy dodatkowe punkty z damage'a. Dobra, na pierwszy recall polecam Wam serdecznie kupować buta. Jest to niepodważalnie najlepsze rozwiązanie na Ivernie, ze względu na to, że mamy o wiele szybsze punkty prędkości ruchu, przez co jesteśmy bardziej mobilną jednostką na mapie. Oraz dodatkowym aspektem jest również fakt, że mamy ability heista, dzięki czemu możemy jeszcze szybciej klikać naszego shielda w kluczowych walkach. Jeżeli chodzi tutaj zaś o kolejną umiejętność, jest to umiejętność E, którą maksujemy i pod nią głównie gramy naszą postać. Jest to shield, którego możemy używać na trzy przeróżne jednostki Na nas samych, na naszych sojuszników Oraz na naszego ultimata zwaną Daisy Czyli zwaną stokrotką na polski Jest to umiejętność, którą warto maksować ze względu na czas działania Na to, że również zadaje ciekawe obrażenia przeciwnikom W jaki sposób? Jak odpalamy E na, na, na danym sojuszniku To widzicie, że automatycznie kiedy użyłem tego shielda na Katarince. To wszystkie postacie dookoła, w tym przypadku nawet są to te minionki, no to otrzymały one fragmenty obrażeń. Przez co nie dość, że to e slowuje przeciwnika, to dodatkowo zadaje mu również obrażenia. Ostatecznym elementem mamy tutaj Daisy. Mamy to takiego jakby golema, którego pozwolę sobie teraz użyć, żebyście widzieli, jak on się prezentuje. Jest to najzwyklejszy golem, którego możemy tak jakby. Możemy nim kierować za pomocą klawisza R. Widzicie, jeżeli klikam klawisz R, to dosłownie ta Daisy się porusza w tom i nazad. Tak zwaniem my ją po prostu sterujemy. Daisy ma swój czas odnowienia, to jakiś czas, co ona się pojawia i znika. I też wielkim aspektem jest to, że Daisy to trzeci autoatak, zwłaszcza w Bohaterów, używa w formie podrzucenia czyli tak jakby stakuje obok siebie takiego kwiatka. I jak ten kwiatek się wystakuje, to następny autoatak Daisy. Od razu podrzuca wrogi cel i to jest całkiem spoko zastosowanie zwłaszcza w teamfightach, bo na przykład jak jest fight w jakimś małym pomieszczeniu czy jakiejś małej miejscowości, dajmy na to jest to w tym miejscu, to taka Daisy podrzuci absolutnie wszystkich, których ma na drodze. I moim zdaniem tą Daisy jak najczęściej powi powinniśmy wykorzystywać w kluczowych dla nas teamfightach, bo jeżeli faktycznie to wykorzystujemy na jakiejś otwartej przestrzeni, no to tą Daisy bardzo łatwo tak naprawdę zniszczyć. Dobra, my sobie czyścimy teraz wszystkie cesiki. Od razu mogę sobie zesmaitować blue buffa, żeby automatycznie Wam pokazać o co chodzi konkretnie z dzieleniem się z sojusznikami buffami. W tym przypadku jak robimy sobie kampa, to jest taka poświata na chyba minutę czy dwie, i w tym momencie jak set sobie nawet wejdzie na tego blue buffa, to go otrzymuje od razu za darmo. Nie musi go w ogóle robić, tylko od razu go już posiada na swojej osobie. Przeciwnicy oczywiście tego podnosić nie mogą, także to też jest ważna uwaga, żeby nie było tak, że my robimy kampa i nagle przeciwnik też może sobie to podnieść. Nie, nie, nie tędy droga. Także tyle. Za chwilę się wycofamy do bazy, bo powinienem teraz się wycofać, zgodno to, że mamy dosyć sporo złota, które powinienem wykorzystać. Ale w tym przypadku mogę sobie jednak odpalić chyba Daisy oraz Heralda naraz, żeby mieć bardzo fajną taktykę do split pushowania. No bo zobaczcie, mamy. po... Praktycznie posiadamy teraz dwa golemy ze sobą, które z łatwością mogą nam nabić S2 czy nawet i 3 plejty. Także, moim zdaniem, można sobie je na spokojnie zgarnąć. No i w tym przypadku zbogacić swoją drużynę o dodatkowe punkty złota. I moim zdaniem było to jak najbardziej opłacalne. No, co prawda tutaj niestety Kaisa przeżyła. Trochę szczęściem, trochę warte, można by powiedzieć. Damy sobie Erkę Pajkowi, Erkę Pajkowi. Damy tutaj Shielda Pajkowi, żeby. W tym samym momencie zgarniać kolejne asysty, także spoko. Tobie nas spokojnie wycofamy. Stąd, bo myślę, że tak akurat zdobycie dwóch killi było naprawdę warte tego wjazdu i użycia tych wszystkich heraldów, także spoko. Wycofamy się w tym momencie do bazy. Mamy całkiem przyzwoitą sytuację, i teraz trzeba uatrakcyjniać swoje obrażenia. Także po pierwsze, kupujemy fragmenty Moonstone'a, żeby uatrakcyjnić swoje statystyki w formie regeneracji, czy chociażby HP. Oraz wzbogacamy nasze punkty AP, żeby nasze wszystkie shieldy dawały jeszcze więcej punktów, punktów shielda, tak zwanie, no punktów bariery chciałem powiedzieć. Dlaczego kupujemy Dark Seala? Jak sami wiecie, Ivern opiera się na tym, że jest tak zwanym drugim supportem w dżungli. I w tym momencie automatycznie jak dajemy komuś shielda i ta osoba wyeliminuje dowolną jednostkę, my automatycznie zgarniamy kilka asyst. No i dzięki temu każda asysta... Daje nam jednego staka tego Dark dzięki czemu możemy z łatwością sobie farmić darmowe punkty AP i automatycznie przeciwnika eliminować. Jak wygląda, moi drodzy, kombo na tym Iwerniku kochanym? Otóż odpowiedź jest prosta, czy nawet odpowiedź jest jasna. Używamy za każdym razem Q przeciwnika, automatycznie kiedy otrzymuje on ruta. Natychmiast używamy swoją umiejętność E, żeby wiadomo, przeciwnika zeslowować i jednocześnie wzbogacić siebie o te dodatkowe aspekty. No, i dzięki temu, że przeciwnik jest zrutowany i nawet i zeslowowany, to automatycznie wtedy, pierwsze co, przychodzimy. Klikamy sobie Reczkę, klikamy pod siebie W i przez to dodajemy dodatkowe obrażenia. No, a przeciwnik jest po prostu no zdekoncentrowany, bo nie wie, czy ma uciekać, czy ma się wbijać, i tak dalej, i tak dalej. A my za pomocą tej Daisy możemy bardzo łatwo się stakować. Co tak naprawdę Iverna kontruje, bo też wiele pewnie osób zapyta jak sobie radzić na tą postać w na przykład early czy mid game'ie Ivern strasznie nienawidzi, Ivern nawet można by powiedzieć gardzi wszelakimi jakimiś inwajdami. on za każdym razem stara się za wszelką cenę robić każdego kampa po kolei bo tego kampa nie może od razu zabijać to nie jest tak, że Ivern polega na tym, że robię sobie blue potem robię żabę i tak dalej my najpierw zaznaczamy danego kampa, a po jakichś 20-30 sekundach wracamy do niego i go dopiero zbieramy. Także warto inwejdować takiego iwernika, bo przez to, że inwejdujemy często tą postać, ona bardzo dużo traci. Wielkim minusem w zasadzie Iverna jest to, że nie posiada on w ogóle żadnych obrażeń. To jest tak jakby drugi support, opierający się na tym, że klikamy tylko shielda i mamy wyrąbane w co się dzieje w rozgrywce. I w tym aspekcie, czy w tym przykładzie. Właśnie Ivern takich damage'y kompletnie nie posiada, przez co ma beznadziejne walki 1 na 1. Natomiast walki drużynowe ma całkiem przyzwoite, bo stoi tam gdzieś z tyłu, klika shieldy w swoich kompanów i automatycznie te, ci kompani wygrywają mu wszelakie gry. Także to by było na tyle jeżeli chodzi o kontry i wszystkie inne aspekty tego Ivernika. W zasadzie jedynymi atutami Iverna jest to, że możemy grać z nim fajnie w jakiejś duo Q synergii. Na przykład gramy pod naszego mid gramy pod jakiegokolwiek adekery w takiej formie, że klikamy zawsze shielda na naszej głównej postaci i zawsze wiemy, że ta postać w ogóle nie padnie. Także moim zdaniem jest to naprawdę opłacalne, grać pod takie osoby i w tym momencie wiem na pewno, że ten Jin nie padnie, pomimo tego, że, że otrzyma sporo obrażeń. Dobra, wycofajmy się na spokojnie, stąd nie wydaje mi się, że to jest chyba dobry pomysł na walkę, chociaż możemy tutaj... To nieco zbejtować przeciwnika idąc od tej strony. Także spoko. A wy, wyłapmy sobie na spokojnie Galiosa. Wydaje mi się, że to jest słuszny element. Ja będę starał się grać tak typowo pod Gina ze względu na to, żeby chronić jego osobowość. Tylko gdzie ty jesteś Gini kochany. Czy uda się zabić tego galio? Nie wydaje mi się koniecznie. Chociaż ta Katarina powinna sobie z nim w miarę możliwości poradzić, bo widzę, że Katarina tak mega do przodu zmierza. Spike niestety zrąbał sobie flesza, no cóż, mówi się trudno. Ale my skarnęliśmy przy tym kolejną asystę, także dla mnie to jest jak najbardziej opłacalne. Wycofamy się teraz do bazy. Kupimy sobie pierwsze fragmenty naszego Moonstonea I teraz kupujemy kolejny element, jakim jest Hemtech. Item wspomniany na samym początku. Item oparty na tym, że składamy go z fragmentu... Tak jakby Morello, a jak wiemy, bardzo często polecam Wam w odcinkach składać przede wszystkim Morello na postacie, które się leczą. Kilka jest takich postaci, które się faktycznie le leczą w przeciwnym teamie. Jest to na przykład Kai'Sa, może być to na przykład Diana za pomocą swojego Conquerora, także my to wszystko będziemy niwelować za pomocą głębokich ran. No i jednocześnie będziemy mieli całkiem przyzwoite statystyki w tym przypadku ability haste, ability power, War, czy mana regeneracji. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o ten drugi przedmiot. Teraz skupmy się bardziej na, na walce z przeciwnikami. To taką ciekawostką jest to, że im większy level posiadamy, tym szybciej nabija się nam to, ten taki jakby okrąg na tych kampach. Na 16-17 poziomie te dosłownie kółka od razu w sekundę, czy nawet i dwie się pojawiają na mapie. Początkowo one są tak mega wydłużone, ale im później, tym lepiej dla nas. Także moim zdaniem, jeżeli faktycznie chcecie grać iwernikiem, skupcie swoją szczególną uwagę na tym, żeby grać jak najdłużej. Bo wiecie, im więcej tak naprawdę posiadacie wszelakich kampów, czy jakichkolwiek właśnie itemów, tym dla was lepiej, bo wasze shieldy są o wiele o wiele bardziej większe. Dobra, kontynuując dalej, co chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć. W taki sposób, mniej więcej starać się wykonywać czy Heralda, czy nawet i Drake'a, stojąc oczywiście. Po boku, na przykład krzaku, żeby zadawać dodatkowe obrażenia. Shieldujecie tylko i wyłącznie swoją Daisy, ze względu na to, żeby ona żyła jak najdłużej i dawała wam całkiem przyzwoite warunki, żebyście nawet HP-ków nie tracili. No i w taki sposób najczęściej możecie wykonywać nawet Drakea czy chociażby Heralda w tych początkowych fazach rozgrywki samemu, bo co prawda, Iwer nie posiada zbytnio dużej dawki AP, ale za to widzicie, z tymi golemami wszelakimi. Czy nawet takimi taktykami możecie naprawdę daleko zajść? E, dobra, kontynuując dalej, co chciałbym powiedzieć na temat, na temat tej rozgrywki: to to, że ona jest strasznie chaotyczna, jak ma być 4. Dlaczego sądzę, że jest chaotyczna? Ze względu na to, że przeciwnicy w dużym stopniu sobie intują rozgrywkę, e, ze względu na to, że strasznie podchodzą do przodu i farmią powoli nasze jednostki. No i wielkim minusem jest też to, że. Lucian w enemy teamie posiada aż 9 kili, za chwilę może być nawet i 10. My zgarniamy sobie kolejne asysty i im więcej, oczywiście tych asyst zdobywamy to tym prędzej będziemy mieli o wiele lepsze przedmioty, żeby tego Gina faktycznie chronić. Także kupmy sobie w tym momencie fragmenty naszych naszych elementów, jakim jest na przykład hemtech i tak dalej. No i teraz jesteśmy agentem 007. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo przyjemne, bardzo fajne. Akurat w tym przypadku, jak gramy Ivernem, no z grubsza musimy przegrywać farmą nad wrogiem, bo my nie jesteśmy takimi dosłownie, wiecie, farmerami, że tak bym to powiedział, tylko jesteśmy osobą, która gra pod kogoś. No i w tym przykładzie ja teraz będę Gina nie ustępywał dosłownie na krok, starałbym się non-stop łazić za nim, żeby to mu dawać shielda, bo jak daję mu cały czas shielda i wzmacniam jego osobę, to wiem na pewno, że będziemy mogli z łatwością to e, zwyciężyć. Dobra, my sobie odpalimy Daisy w tym momencie w tego Luciana. Jak sami widzicie, Daisy otrzymuje tarczę i automatycznie podrzuca tego naszego przeciwnika. Czy to było ciężkie? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Wystarczyło tylko i wyłącznie za pomocą R-ki zaznaczyć dany cel, jakim jest na przykład Lucian. I w tym przypadku od razu jak Daisy zmierza w stronę przeciwnika, dawajcie jej shielda, bo dając shielda Daisy automatycznie wstrzymują oni Slowa, także jest to całkiem opłacalne. Żeby faktycznie engageować przeciwnika. No i teraz widzicie, tak typowo Jin to mi wygrywa. Bo automatycznie, kiedy ja cały czas mu daję shieldy, zyskuję cały czas staki Dark Seal'a, przez co nie dość, że moja osobowość się widuje, to w dodatku mój sojusznik jest bardziej zabezpieczony. No i pod tym względem sami widzicie, że. Taka gierka i Vernem to można by powiedzieć jest Raritas. Bo teraz tylko i wyłącznie na czym się opieramy, to na soczystym farmieniu farmieniu, jeszcze raz farmieniu assist. Dobra, to sobie zesmajtujmy na spokojnie, żeby się wycofać do bazy. Mamy całkiem przyzwoite statystyki, mamy teraz golda na nasz kolejny przedmiot, jakim jest chemtech, dzięki czemu właśnie przeciwnicy o wiele mniej będą się leczyć, także spoko. I następnym elementem, jaki kupujemy, to od razu zakup naszego fragmentu i temu, jakim jest staw. Ponieważ staw to jest kolejny element, tak słynna meta montafowa, która się nie zmieniła od dosłownie początku sezonu 11. Otrzymała ona co prawda kilka negatywów i kilka pozytywów, ale nie zmienia to faktu jednak, że to jest najlepsze rozwiązanie do tej pory na naszej postaci. Chciałem akurat pomóc naszemu kompanowi, ale niestety się nie udało, także na spokojnie się wycofamy. Puściłbym tutaj Daisy, ale w tym aspekcie akurat niestety nie jestem w stanie, bo tutaj kurde przeciwnicy starają się mnie za wszelką cenę wyeliminować. Także widzicie, poniekąd czasami takim iwernikiem bardzo często można baitować przeciwnika. No i widzicie sami, że tutaj akurat coś nam się mega opłaca stać dosłownie obok, zgarniać kolejne asysty. I widzicie, teraz mam staków 10. I czasami właśnie niektóre mainy iverna robią tak, że 10 staków na Dark Silu to jest dosłownie dla nich za mało. I pierwsze co wykonują, to starają się za wszelką cenę od razu złożyć również Medjaje. Bo Medjaja to całkiem przyzwoite, to jest całkiem przyzwoity przedmiot, żeby się bardzo szybko wystakować. I dzięki czemu zgarniać jeszcze dodatkowe punkty AP. Ja w tym przykładzie akurat nie będę pokazywał, wiecie, jakiegoś tam, jakiegoś tam poradnika, czy jakichś place'ów z Medzajką, Bo ja mam to do siebie zawsze, że jak składam medżajkę, to błyskawicznie wszystkie staki tracę. Także niestety pominę ten aspekt. Ale na przykład złożę sobie za chwilę stafa, za chwilę podejmę się próby... Zrobienia czy zrealizowania zoni w moim bildzie, tylko przez to, żeby uatrakcyjnić sobie, no, nazwijmy swoją osobę, jeszcze żeby ratować swoje cenne punkty KDA. No, niestety tutaj to chyba padnę, bo niestety byłem za bardzo gridy, tak jak wspomniałem. No i widzicie sami, że teraz automatycznie straciłem to, co zyskiwałem i to, o czym mówiłem. Także, no cóż, mówi się trudno. No dobra, a zatem lecimy sobie dalej. Kupiliśmy sobie fragmenty naszego staffa, żeby uatrakcyjnić swoje tym razem punkty AP. Jak sami widzicie, mamy aktualnie 78 punktów Ability Heista. To jest niepodważalnie największym chyba wynikiem, jaki osiągnąłem na jakiejkolwiek postaci. I nasze umiejętności są skrócone aż o 44%. To skutkuje tym, że my swoje tarcze mamy niemalże teraz do 4 sekundy, a nie jak w tym przypadku normalnie mielibyśmy mieć je co 8. I pod tym względem akurat dominujemy przeciwnika tym, że my dosłownie możemy chronić swoją osobę oraz swoich sojuszników, dosłownie co kilka chwil. Także jest to całkiem spoko, jeżeli chcemy kontrolować faktycznie Diane czy jakikolwiek engage ze strony przeciwnika. Bo jeżeli faktycznie naszego sojusznika nafidowanego nie, nie złąszotują w przeciągu, nie wiem, setnej sekundy, to my takim iwernikiem na pewno sobie. Zareagujemy co skutkuje tym, że to my wygramy walkę, a nie przeciwnicy. My sobie tutaj postaramy się na spokojnie pograć, właśnie pod tą Daisy. Akurat jej tak daleko nie warto zawsze wypuszczać, bo jeżeli ją faktycznie wypuścimy w te rejony, to widzicie, automatycznie otrzymuje ona obrażenia i praktycznie zostaje ona one Także nie powinniśmy tego typu rzeczy robić. Powinniśmy się na spokojnie wycofać, bo prawdopodobnie Urgot w jakimś miejscu za chwilkę nas zamknie. Bo przed chwilą był dosłownie na Topside, a teraz nagle znikł. Czasami warto wypuścić sobie na przykład taką Daisy w losowe miejsca, żeby zabezpieczyć sobie teren i błyskawicznie ochronić swoją osobę przed jakąś pułapką. Także ten element też warto wykorzystywać na naszej postaci. Natomiast tak kontynuując, co mógłbym jeszcze dopowiedzieć o mojej postaci, to za chwilkę przejdę do rzeczy, tylko postaramy się tutaj akurat zrobić. Zrobić totalne oro. Jak sami mogliście zauważyć, wygraliśmy sobie Team Fight z łatwością. Teraz możemy przejść do naszora, czyli robimy standardową wersję naszego iwernika, czyli odpalamy krzaki, żeby przeciwnik nie widział naszej osoby, i również tankujemy tego naszora za pomocą Daisy. No i automatycznie tak wygrywamy w taki sposób rozgrywkę. Za chwilę sobie kupimy kolejne elementy, jakim jest oczywiście dokończenie naszego itemu, zwanego staffem, a następnie przejdziemy do. Kolejnej sprawy, jaką jest Zonia. Dlaczego, moi drodzy, teraz składamy zonie, a nie na przykład Redemption, Mikaela, czy chociażby Jike? Ze względu na to, że za pomocą Zoni możemy mieć jeszcze więcej AP i więcej Ability Heista. co skutkuje tym, że mamy jeszcze szybciej naszego shielda. W tym przypadku shielda mieliśmy wcześniej o 3 sekundy chyba 90 setnych, a teraz mamy 3 sekundy 72 setne. Niby niewiele, ale jednak to to ma znaczenie w teamfightach, bo tam każda sekunda czy każda milisekunda jest na wagę złota. Także im więcej tego ability i faktycznie posiadamy, tym lepiej. Jak sami nawet też możecie zauważyć, nasza pasywa też coraz szybciej się respi. Także widzicie, takim pikiem idealnie się skaluje wraz z rozgrywką. To nie jest tak, że takim ivernem mega ciężko się gra. Bo tak naprawdę, co jest trudnego w, w klikaniu w tarczy w naszą osobę, czy nawet i w osobę naszego sojusznika? Praktycznie nic. Wystarczy jedynie tylko i wyłącznie bejtować wroga, jakoś go próbować wyłapywać za pomocą naszej Daisy, w tym przypadku, no, żeby mu dawać cały czas slowa, i tak dalej, i tak dalej. Także łącznie ze statystykami 4, 1, 16, pomimo tego, że Katarina była faktycznie 0,7 na samym początku, sami mogliście zauważyć, że i naprawdę łatwo się karuje rozgrywkę. No i teraz przejdźmy do ekranu podsumowującego, żeby zobaczyć wszystkie aspekty naszej postaci. Poradnik był nagrywany na typowym kącie goldowo-platynowym w tym przypadku jeżeli wszedłbym na jakikolwiek profil to widzicie tutaj widnieją goldy, natomiast jeżeli tutaj chodzi o damage jaki żeśmy zrobili to nie zdziwcie się że tutaj będziecie mieli naprawdę ubogi damage bo naszą główną statystyką na jaką zwracamy uwagę jest dostarczanie shieldów i łącznie w przeciągu 27 minutowej rozgrywki Daliśmy prawie że 9000 szyjda naszym kompanom czy samemu sobie, przez to sami widzicie, że takim iwernem też również da się wykierować rozgrywkę, kierując na jakieś asasyny, jakichś magów i tym podobne sprawy. Tym skromnym akcentem dziękuję moi drodzy za oglądanie tego materiału do końca, mam oczywiście nadzieję, że Wam się spodobał, zapomnijcie zostawić kciuka w górę, subskrypcji na kanale, by być na bieżąco oraz zapraszam na codziennie odbywające się na moim kanale audycje na żywo, gdzie omawiam wszystkie przytoczone postacie z poradników i gramy sobie Waszymi propozycjami na przeróżnych rangach, także dziękuję raz jeszcze, z tej strony Michael, do zobaczenia.